Nie mam dosyć czasu na twoje brednie, mam tylko 5 minut. Artykuły przemysłowe. Ty, a taka cebula z patelni, kiełbasę w tym zrobić? Mam ochotę na kiełbasę. Albo danie gotowe wezmę, jakieś pierogi, odgrzeję i powiem, że sam zrobiłem. A wy będziecie pisać pokczampy. Nie wiem, czy wróci w lipcu, a co? Tak mówił? Ale nie mówił na przykład którego roku, więc jak się nie pojawi w lipcu 2021, ale na przykład pojawi się w lipcu 2022, no to dotrzyma słowa. Produkty sypkie. Co, mefedron w Biedronce mają? O co chodzi? Da się mięso zamówić na dowóz z Biedronki, czy się nie da z Glovo? Szukam tutaj, żeby zamówić jakieś na przykład mięso, ale nie ma. A nie, mięsa nie powinno się brać, bo oni ci najgorszą sztukę przywożą też. Nie no, to Farmazon akurat. Nie, bo ostatnio jak wziąłem, to miałem jakieś takie dziurawe, spleśniałe i tam jeszcze chyba był kawałek kupy na tym. Więc to nie jest ściema. Nie ma nic w tym Glovo. Dobra, zrobimy tak jak wcześniej mówiłem, że pojadę z mamą na zakupy. Zrobimy z tego jakiegoś vloga kulinarnego. Może zrobię jakąś serię pytanek, które będziecie mogli zadać do mamy. Zrobimy z tego takiego Q&A, a ja potem ugotuję takie rzeczy. Byczku. Na pierwszy ogień będziemy robili jakiegoś łososia, bo to chyba łatwo do pieca takiego wrzucić. Siema, kiedy fasole? Nie wiem, wariacie. Ale będą dzisiaj chyba. I kupa, dziękuję za dyszkę. I informacje, że robisz, że srasz. Dziękuję bardzo. Dawaj pizzę zrób. Nie wiem nawet, jak się ciasto ma robić do pizzy. Ale właśnie o to będzie chodziło w naszym gotowaniu, że ja nic nie wiem. A będę gotować. Może jakiegoś widza zaproszę. On będzie gotował. Coaching z gotowania. Ty, a może... A zobaczę, czy jest coś takiego jak... Ej, korepetycje z gotowania. Korepetycje kulinarne. Lekcje gotowania z prawdziwą pasjonatką gotowania. Czemu pasjonatką, a chłop się nazywa Jan? Nie umiesz gotować, a chcesz zabłysnąć? Czytaj więcej. Nie umiesz gotować, a czeka cię kolacja dla znajomych? Chcesz zabłysnąć? Nic straconego. Jestem tu po to, aby dokładnie przedstawić ci plan działania. Typiarka na full etat normalnie. 25 zł za 60 minut gotowania. Uczy. Wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela od 10 do 20. I WOS-u jeszcze uczy dodatkowo. Możesz z WOS-u jeszcze wziąć te korepetycje. Giga drogo, nie wiesz? Może Kryształ umie gotować? To, czekaj, jak to było? To w Breaking Bad tak było, nie? Thermomixa kup, polecam. No ale to wtedy nie jest gotowanie, tylko to jest oszukiwanie. Thermomix oddaje. Ja wiem, że oddaje, ale na streamie fajnie, wiesz, na streamie fajnie się czegoś nauczyć, a tam chyba wpierdalasz wszystko i to się samo robi. A my tu, wiesz, wyzwania będziemy robić. No tak, no właśnie, no to tego lapka kupiłem, jakbym tu wszystko do Thermomixa wrzucał, a on by mi robił żarcie. To może w ogóle będę tu odpalał streama i odgrzewał catering w mikrofalówce i streamy po 10 minut. W 10 minut to nawet reklamy nie będzie. Zrobimy tak, żeby była spokojnie. DMG zajebiście gotuje, zaproś jego. Dobra, zrobimy jakiegoś. Gotowanie z DMG. A może w ogóle we dwójkę otworzymy kanał kulinarny. Wynajmiemy jakieś studio i będziemy halibuty gotować. Kogo na streamie oglądam? Teraz prawie w ogóle nie oglądam streamów. O, ale się zjebałem! Ty, mieliśmy grać w Morze Piratów dzisiaj, złodziei, Morze Złodziei. No chciałem sobie pograć, a jest na przykład Requiem Finland albo Pogchamp na czacie? Nie ma ich jeszcze. Yeah, Sea of Thieves. Co gotowane będzie? Już gotowałem. Nie, odpaliłem tak na testa, żeby zobaczyć. Zrobiłem sobie śniadanko tylko. Ale niedługo jakieś grubsze rzeczy będziemy robić. Zróbcie takie mniej więcej, ale jeszcze z gotowaniem. Jakbyśmy mieszkali w jednym mieście, to byśmy mogli kombinować jakieś rzeczy. Ale no, jeździć i nagrywać odcinki gdzieś do innego miasta, no to lipa trochę. Rozumiem, raz na jakiś czas, ale nie jak regularnie kanał prowadzisz, nie? Gdzie ja mieszkam? We Wrocławiu. No chłop cały czas pyta się, ile zarabiam rocznie, ile zarabiam na streama, ile zarabiam tygodniowo.
Po co ci to wiedzieć? Troszkę ponad średnią krajową. Ulubioną potrawę. No jak pizzę można zaliczyć do potraw, no to pizza. W najnowszym wydaniu Forbesa Sony wyprzedził właściciela LVMH stukrotnie majątkiem. A co to za ziomek? LV, że Louis V, czy to jakieś inne są rzeczy? A okej. Dobra, nie wiem co robić. No bo mieliśmy grać w tych piratów, a... O, jest Requiem. To Requiem już jest. Nie, nie idę do żadnego sklepu. Jak coś to można duo, jak ich nie będzie. Ale duo w piratów? Ja chyba jestem za słaby movementowo, żebyśmy dali radę coś zrobić we dwóch. Duo statki gigafajnie są do ogrania. Nie no, to poczekają jeszcze na nich. Z jakiej firmy ten ekspres? Duka. Chciałem kupić taki większy, ale to... Czy ja bym naprawdę pił te wymyślne kawy jakieś z piankami i tak dalej? Nie chciałbym się tego pewnie czyścić. I by się rozjebał po tygodniu. Więc taki w dzbanuszku mały sobie mam i ten laptop jak ogólnie? No spoko, ale coś mam chyba... Wydaje mi się, że się grzeje trochę. W sensie chyba każdy laptop się grzeje, nie? Ale ten mam wrażenie... Kurde, no nie mam porównania, no... Dobra, kiedyś mi się laptop tak grzał, że można było się poparzyć. Więc to tutaj jest taki, on jest taki ciepły po prostu. A ty lapka kupiłeś? No a z czego teraz stream leci? Gościu? Nie, nie z telefonu. Z Nintendo. Mam jeszcze Nintendo Twister S. Nie no, to jak będzie taka sytuacja, to oddam na reklamację. A z tą robotą to jak? To jaka, bo dobra jakość. A z kamerką? Nie, po prostu jest światło dzienne. Przy świetle dziennym zawsze kamerka dobrze odbiera. Nic nie ustawiałem. Te ręczniki przypadkowo są tak ułożone? No przypadkowo je tak ułożyłem. I dzisiaj ktoś mówi, że mam flagę Polski w kuchni. Dobra, posiedzę tu jeszcze 5 minut i idę na kompa. Gram fasolę. Musi mi się w brzuszku ułożyć. Ale chyba te jajka mi zaszkodziły, wiecie? Nie wiem, czy dam radę się odpalić. Czuję już tak, że mi buforuje się gówno w bębnie. Nie, nie bolą mnie plecy, jak siedzę cały czas na krześle gamingowym. Ale ogólnie doskwierają mi bóle. Lagi? A, czekajcie, bo laptop się rozładowuje. Co to za dziaduwa jest, że on... Ile my tu siedzimy? Był na fulla naładowany. Czemu on tyle energii pochłania? Już jest lepiej? Pal, żyły mi wyjebało. Już jest git? Dziwne, ile tu... Z półtorej godziny. Z półtorej godziny i już jest rozładowany. A ma na przykład znaczenie to, że jest podłączona... Kamerka, jest podłączony monitor, mikrofon, jakieś takie rzeczy? To go szybciej go to rozładowuje? No dobra, to mu wybaczam. Nie, bo wczoraj też się rozładowywał i były lagi i doszliśmy do tego, że jak spadek do 3 FPS-ów, to że się ten... Monitor EBS chyba najbardziej obciąża baterię. No monitor to na pewno. Zrobisz storm do mikrofonu? Siema szefie, będziesz w wakacje w Gdańsku, nie zmieniaj się, jesteś zajebisty, pamiętaj z nami ponad. Dziękuję bardzo, Chryszko. Pozdro. Nie będzie mnie w Gdańsku. A nie, może będę, bo tam Rudy mieszka. Kurwa, czekajcie, tam Rudy mieszka z tego, Kubkowski, to może pojadę do niego. Zamknij piznę, no i dobra, masz bana. A stłumiło dźwięk, czy nie? Stłumiło dźwięk, czy nie? Czekajcie, zrobimy jeszcze tako. Maciej poczuł tampon. Będzie dorobienie nut z Rudzielcem. Dziwny ten OBS, nie kumam go. Subik był? Kruczek, thank you, sam. Dziękuję Kruczek za trzeci miesiąc. Witam. Nigdy nie potrafiłem tego tańczyć. A to na dyskotekach w szkole ciało. To jest mój ulubiony taniec. Właśnie mi zepsułeś moje nowe Arctisy Prime, które dostałem z twojego linku. No to oddaj na reklamację.
Koszula ze sklepu Cajrowskiego. Mhm. Kurde, nie chce mi się na ten komputer iść. Ty, może wieczorkiem live, a teraz se poleżę i nic nie będę robił. Nie, Joni, masz streamować. Coś bym jeszcze ugotował. Ale nie, no nie mam nic. Mam, zobaczcie. Totalnie pusto w lodówce. Piwo na ciepło. Te piwa, co są w lodówce, to nawet nie są moje. Drunk stream. Usmaż te ręczniki, ciekawe jaki kolor będą, będziemy potem. Nie no, ja tu mieszkam. Nie robimy takich rzeczy. Może jakiś obraz namaluję? Tylko musiałbym... Nie mam tego, jak to się nazywa? Sztaluga? Jak się nazywa ta do malowania? Płótno? I ta sztaluga taka? Talentu nie masz? Chłopczyku, ale mam serce do walki. Będę walczył z tym obrazem, kurwa, zajebię mu potem pizdy taką od dołu. Dziura taka wyjebana od agresji, chłopie, jakby to wisiało w muzeum, taki obraz na baćgany i to jest taka przebita na wylot piąchą. Na pewno by ktoś to kupił za grube miliony. Bo to jest sztuka nowoczesna. Takie rzeczy się sprzedają. Dawaj na kartce rysuj. Chłopie, pokazać ci obraz, który ostatnio namalowałem? Proszę bardzo. A wy coś pierdolicie, że ja nie umiem malować. Licytację możemy zaraz zrobić. 20 zł dostałem. Siema, próbuję przekonać moją siostrę do oglądania ciebie, ale ona się upiera. Podaj proszę 5 powodów, dla których warto cię oglądać. Nie warto mnie oglądać, jestem pojebany. Ej, ma ktoś pożyczyć właśnie wkrętarkę we Wrocławiu? Bo ja muszę powiesić te obrazy i one tak stoją na tej ziemi i się kurzą tylko. Nie no, dziękuję Jachu bardzo za 2 dyszki. Oh, thank you for 20 ziko. Jak mnie nie chce oglądać, to niech mnie nie ogląda, chyba to. Kiedy licytacja? Daję 100 koła za obraz. No to raczej już nikt nie przebije. Na taśmę dwustronną? Nie, raczej chyba się nie utrzyma. Daję 100 koła plus złotówka. Śledziu! Nie oszukuj. Do kiedy gamiwo jest super? Chyba na zawsze. Na co, nie jest super? Dali mi chyba z 1300 ziko, żebym rozdał dla was na gierki. I co? Mega jest super. Strona na K, z którą kiedyś miałem współpracę, nie była taka hojna. A, kumam Gracenowski. Nie no, nie będę jakimś crossem, chłopie, jeździł. Mam jedno miejsce parkingowe tylko. Samochód. Misuk. Bo zaraz wstanę i cię wykluczę z czatu. Tutaj się nie pisze takich rzeczy. Chciałeś być śmieszny? No to cię tu już nie ma z nami. Ale jakby giereczka teraz szła na giveawaya, pewnie by tam napisał ticket 1. Typowe polactwo. Mega przykre. Jaką kosiarkę polecasz? Nie wiem, bo nie mam kosiarki, ale kiedyś jakbym miał jakąś działeczkę, to bym sobie kupił taką, że normalnie jeździsz na niej, a nie taką, że pchasz. Witam Idolu, pytanie jest o ulubione serie Leżącego. Dziękuję bardzo, brokułowy sernik. Nie wiem, dużo jest fajnych seriali. Tak naprawdę jeśli zaczynasz oglądać jakiś serial i już jest kilka odcinków minie, to wkręcisz się praktycznie w każdy serial i każdy się fajnie ogląda. Ale teraz oglądam The Sinner, 3 sezon. Dobrze, Pokchampik 00. Ciebie też jebać. Ty, w ogóle widzowie, wymyśliłem super, super pomysł na biznes. Super pomysł na biznes. Ktoś mi go pewnie teraz podjebie, ale ja już go opatentowałem, także... Dzięki za spoiler. A skąd wiesz, że to była prawda? A może was oszukałem? Słuchajcie, hulajnogi elektryczne w mieście, tak jak lajmy, ale... I ty teraz powiesz, ha, przecież to już jest, kretynie pierdolony! Nie, bo teraz jest najważniejsze. Chłopie, z panelem takim kurwa słonecznym, tu z przodu, że one na postoju się ładują normalnie. Ja pierdolę, jakie to jest mądre. I cały czas kurwa są naładowane hulajki. To za drogie jest? Chłopczyku, słuchaj mnie. Nie jest. I normalnie jak te hulajki się rozładowują i chłop tam musi jeździć do chaty, ładować i tak dalej. Wiadomo, że pewnie by czasem nie było. Nie ładowałyby się za dobrze, jakby tam była pogoda brzydka czy coś, ale
kiedyś stojąc cały czas w miejscu się naładuje. A jakby był taki krytyczny moment, to by jeździli ci ładowacze. Ładowacze by jeździli. U mnie w mieście są już normalnie jakby stacje do ładowania tego. No i kto to kurwa sponsoruje ładowanie tych hulajek na mieście? Zajebią ci ten panel? No to chłopie kurwa. Chłop będzie miał przejebane. Nie no, rekuniak na taki akumulatorek mały do hulajki, myślę, że nie byłoby problemu. A wy co, kurwa, wakacje i siedzicie na piździe w domu? Co wy robicie w ogóle w wakacje? Nic. Jak co roku? Nowy wirus Delta Plus. No słyszałem, że jakaś Delta Plus wychodzi. Teraz co chwilę będą jakieś nowe wirusy, już nigdy nie będzie normalnie. Dobrze, że ja już w połowie, kurwa, jestem w połowie swojego życia. Jak się goli jaja, bo idę na randkę z dziewczyną. No normalnie, tak jak kutasa. Ale kutasa nie gol nigdy. Żyletom. Bo się bąble robią. A czym? No maszynką taką jak do głowy. Dupę też taką. Trymerem. Teraz czuję się jak ten król na tym szczycie. Kurwy, nigdy mnie nie dogonicie.